Dziedziniec Muzeum Regionalnego w Łukowie zamienił się w sobotni wieczór 20 maja w obóz rycerski. Spotkać tam było można templariuszy oraz rycerzy z załogi obronnej Kasztelu Łuków. To była główna atrakcja tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów. Tegoroczna Noc Muzeów nazywa się Żywa Lekcja Historii, a więc wszystkich naszych mieszkańców powiatu łukowskiego i miasta Łukowa zaprosiliśmy na taką właśnie lekcję historii i mamy tutaj na dziedzińcu naszym templariuszy. Przyjechali oni z Międzyrzeca Podlaskiego, jak również jest załoga obronna Kasztelu Łuków. Jest moc atrakcji, od przymierzania zbroi, postrzelanie z łuku, staropolskie jadło, kawa po saraceńsku również jest, no można przymierzyć zbroję, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, także jest sporo atrakcji. No i oczywiście chciałbym serdecznie też podziękować naszym twórcom ludowym, bo odkąd Noc Muzeów została zorganizowana właśnie w naszym tu muzeum, już po raz szósty, oni zawsze są z nami, prezentują swoje prace, także bardzo im za to dziękuję. I 3-4. Templariusze w Łukowie dlatego, że w XIII wieku faktycznie było biskupstwo łukowskie zorganizowane z polecenia papieża przez templariuszy. To było najbardziej na wschód wysunięta placówka taka chrystianizacyjna wschodu, czyli tutaj były Prusowie, Rusowie, Jadźwingowie i na te tereny trzeba było nieść wiarę. I templariusze byli do tego właśnie powołani. Po kilkunastu latach została niestety zlikwidowana ta placówka. Rolę przejął Zakon Krzyżacki, no i później Zakon Krzyżacki to dopełniał. Znaczy dzisiaj przyjechało 10 osób, są to rycerze zakonni, templariusze, są serwienci, czyli już taka druga grupa bardziej pomocna rycerzom, ale też biorąca udział w walkach. Są damy, które akurat się zajmują w tym momencie biciem pieczęci i są przy stoisku z książkami i pasjonaci przede wszystkim. Podczas Nocy Muzeów odbyło się również otwarcie trzech wystaw. Templariusze znowu w Łukowie, Historia Łukowa i Ziemi Łukowskiej oraz Tu mieszkaliśmy, Historia łukowskich Żydów. Muzeum Regionalne w Łukowie przygotowało wystawę poświęconą historii, dziejom społeczności żydowskiej w Łukowie. I szczególnie ważne jest to, że jest to stała wystawa, bo 10 lat temu była wystawa czasowa. Świetnie przygotowana, interesująca, ale mniej więcej po 6 miesiącach była zamknięta i gdy ktoś przyjeżdża do miasta, szczególnie potomkowie Żydów łukowskich, nie znajdują żadnego śladu. A przecież istotną częścią tradycji Łukowa była tradycja żydowska. I dobrze, że jedna z sal jest w całości właśnie tej tematyce poświęcona. Już dzisiaj potomkowie Żydów łukowskich, którzy wzięli udział w tej uroczystości, byli bardzo wzruszeni i już dziś zapowiadali, że będą przyjeżdżać ich bliscy, znajomi, rodzina i zawsze będą to miejsce odwiedzać, bo jest to taki punkt, jest taki zakamarek, jest takie miejsce, gdzie coś jest o ich przeszłości, o naszej wspólnej przeszłości. Dlatego właśnie ta wystawa, choć mała, nieduża, ale o wielkim, naprawdę wielkim znaczeniu dla lokalnej historii, dla lokalnej tożsamości. Noc Muzeów jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zakończył ją koncert muzyki średniowiecznej w wykonaniu członków grupy rekonstrukcyjnej Zakonu Rycerskiego Ziemi Międzyrzeckiej. Zdjęcia
benedictis, Ave Maria. Gloria Patri et benedictis, Ave Maria. Cunctis eius contementes, Ave Maria. Cunctis eius contementes, Ave Maria. Clara Patri et benedictis, audite carissimi. Gloria Patri et benedictis, audite carissimi. En concipies Maria, Ave Maria. En concipies Maria.